Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. No właśnie, wczoraj w życie weszły nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych. Między innymi te przepisy, bo weszła ogólnie cała paczka przepisów. Ja na swoim kanale na YouTube nagrałem w przeciągu ostatniego roku 3 materiały odnośnie tych zmian, bo one sukcesywnie się zmieniały i chciałem, żebyście byli jak najbardziej na bieżąco. Taka moja rola na tym moim skromnym kanale. I na sam koniec dodałem też jedno, że owszem, rozumiem, że zmiana przepisów dotyczących chronienia pieszych jest niezwykle istotna, tym bardziej, że w Polsce, umówmy się szczerze, no mamy problem z respektowaniem trochę tego pierwszeństwa pieszych, szczególnie na tle Europy mocno to widać, głównie pod kątem śmiertelności na przejściach dla pieszych i ja to jak najbardziej rozumiem, ale jeżeli te przepisy mają być wprowadzane w życie, niech one będą wprowadzane stopniowo i niech będzie bardzo dobra kampania informacyjna wokół tego. Już nad takimi zapisami postulowałem, jak już rozpoczął się temat zmian pierwszeństwa pieszych w 2015-16 roku, gdy jeździłem na komisje sejmowe, mówiąc, że nie można tutaj tego robić na hura. I co z tego wszystkiego wyszło? Bo 3 materiały nagrałem, miałem już nie nagrywać żadnego następnego, bo wydaje mi się, że wszystko było powiedziane. Jesteśmy jeden dzień po tych zmianach i mój wniosek jest smutny. Po prostu oczy krwawią. Gdzie jest ta kampania? Gdzie? W krzakach mam jej tutaj szukać? Jeden z ważniejszych przepisów się zmienia. Jest to eksperymentowanie w tym momencie na żywym organizmie. Jedyną rolą to w tej chwili widzę tutaj media, które same przejęły trochę inicjatywy i o tych przepisach dosyć dużo mówią. Ale też panuje bardzo duża kampania dezinformacji, bo jak słyszę hasło od 1 czerwca piesi mają bezwzględne pierwszeństwo. Może warto dodać szerzej ten zapis, że nie przed tramwajem, że muszą zachować szczególną ostrożność. Jak będziemy gadać wszystkim, że piesi mają teraz bezwzględne pierwszeństwo wszędzie, to już pieszy, który teraz czuł się pewny, bo ja mam pierwszeństwo, mogę wejść na przejście dla pieszych, to jak będą się teraz zachowywali? Ja wiem, że głównie tutaj przy tych zapisach patrzy się na kierowców, że to oni są tą czarną owcą, bo oni siedzą w metalowej puszce, która no, z pieszym ma o wiele większe szanse na to, by wyjść w całości. Ja wiem, że trzeba zachować pewnego rodzaju konsensus, ale trzeba też dokładnie informować i umieć pokazać, jak należy się zachować, bo kierowca egzamin musi zdać, czyli musi znać minimum podstawy wiedzy o ruchu drogowym. Pieszy żadnego egzaminu nie zdaje. Dlatego tutaj brakuje zarówno dobrej kampanii skierowanej typowo dla kierowców, jak i dobrej kampanii skierowanej typowo dla pieszych. Więc jeszcze raz Wam dzisiaj przypomnę, co się zmieni, a na koniec zostawiam fajnego rodzynka. No to zacznijmy od pierwszego zapisu. Polaku, nie jedź na zderzaku. Temat wydaje się dosyć oczywisty, bo wiemy, o co chodzi. No z jazdą na zderzaku mamy trochę problem na drogach ekspresowych, jak i autostradach, a szczególnie jeżeli jest to takie kombo. Lewy kieruneczek, klaksonik i jeszcze drogowymi posmyramy. Można powiedzieć, że wszystko w pakiecie razem. Ale z drugiej strony często też zdarza się tak, że jedziemy lewym pasem, bo wyprzedzamy z prędkością 140 km na godzinę przepisowo, a ktoś sobie z prędkością 60 wyjeżdża i nam drogę zajeżdża. I to też jest stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, bo musimy się rozejrzeć, co się dzieje na drodze. Ale tutaj piętnowana jest jazda na zderzaku. W sumie to ten przepis już istniał wcześniej, tylko trochę martwy przepis, bo policja nie do końca wiedziała, jak ma za niego karać. Ale teraz stworzono specjalny algorytm, który ma w tym pomóc, bo jak jedziemy z prędkością 140 km na godzinę, to sobie dzielimy przez 2 i wynik wyrażamy w metrach, czyli 70 metrów musimy zachować. No trudno jest zapewne to dokładnie obliczyć, no między słupkami jest 100 metrów odległości, więc trzeba mniej więcej to przyjąć. Niektórzy mówią, że powinno być to podawane w sekundach. Widać, że ustawodawca nie chciał się tutaj rozdrabniać, więc musimy to przyjąć jako orientacyjne założenie. Jest też adnotacja, że no oczywiście w momencie wyprzedzania możemy się trochę zbliżyć, dokonując tego manewru, no ale też, żeby nie jechać na zderzaku. Mam świadomość, że w pierwszej fazie wdrażania tych przepisów, jak będziemy te 70 metrów zachowywać, to znając życie się jeszcze ze 3 ciężarówki będą próbowały po środku wcisnąć. No ale zapis jest.
I kolejny zapis. Zostaje usunięta tak zwana nocna podbitka z 50 do 60 między 23 a 5 rano, gdzie na 50 można było sobie jechać spokojnie 60. Ja mam świadomość, że spora część kierowców w ogóle zapomniała o tego typu przepisie i też mam świadomość, bo byliśmy trochę ewenementem na skalę europejską, że to był trochę nacisk z góry Unii Europejskiej. Takie są moje przypuszczenia, żeby tego zapisu się pozbyć, bo nawet jak ktoś z zagranicy przyjeżdżał, to nie do końca wiedział, jak się tutaj w czymś takim odnaleźć. Jest, wchodzi, trzeba uważać, bo na pewno policja będzie się mocno temu przyglądać. No dobrze, przejdźmy do całej esencji tego nagrania, czyli zmiany pierwszeństwa pieszych, a raczej rozszerzenia pierwszeństwa pieszych, ale z punktu widzenia kierowcy. To, co tutaj jest bez wielkich zmian, to zapis, który w sumie jest słowem klucz. Kierowca ma zachować szczególną ostrożność i można powiedzieć, że szachmat, wszystko jest rozliczone, ale zostawiam tutaj jeszcze jedną małą gwiazdkę. Dodatkowo ten zapis został rozszerzony i pozwolicie, że zacytuję. Kierowca ma zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. Co to się zmieniło względem tego, co było do tej pory? Do tej pory pierwszeństwo pieszy miał, gdy wyraźnie postawił nogę na przejściu dla pieszych. I czasem mu kierowca po tej nodze przejechał. W tej chwili zapis został rozszerzony o zapis pieszy wchodzący na przejście dla pieszych. Czyli będący przy przejściu dla pieszych, ale raczej w bliskiej odległości, z tego co rozumiem. Ale kierowca musi też zachować szczególną ostrożność. Dobrze, to spójrzmy na to pierwszeństwo z perspektywy pieszego. Co się tutaj zmienia? Owszem, pieszy ma pierwszeństwo. Przechodząc przez przejście dla pieszych, miał pierwszeństwo stawiając, czyli wchodząc na przejście dla pieszych. Teraz to pierwszeństwo zostało rozszerzone do zapisu pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych, czyli kierowca dojeżdżając do przejścia dla pieszych musi znacznie szerzej patrzeć na to, co się dzieje w obrębie przejścia dla pieszych. Ale jest jeden zapis, który jest równoważny zarówno względem kierowców, jak i względem pieszych. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, czyli dokładnie oceniać sytuację, co się dzieje w obrębie przejścia dla pieszych, ale tak samo pieszy też musi zachować szczególną ostrożność. Co to oznacza? To nie jest teraz tak, że bo ja mam pierwszeństwo, to mogę sobie wchodzić. Nieważne, czy on będzie hamował, czy nie. Bo co, strefa zgniotu na potylicy się skończy? Jest wielu takich magików, którzy uparcie chcą udowodnić, że oni mają pierwszeństwo. Nie. To pieszy też musi ocenić, zbliżając się do przejścia dla pieszych, bądź na nie wchodząc, czy ten kierowca go widzi, czy on zwalnia, czy może się gdzieś nie zagapił. I na siłę nie wymuszać wtedy swojego pierwszeństwa. Tutaj przede wszystkim chodzi o życie. Niezwykle, jeszcze warto dodać jedno, że pieszy nie ma pierwszeństwa przed tramwajem. Ale niezwykle istotnym zapisem jest jeden, za który szacunek i brawo. Pieszy wchodząc na przejście dla pieszych nie może korzystać z telefonu ani żadnego urządzenia elektronicznego. Szach, mat. Nieraz widziałem tych magików, co tam level kończą w jakiejś grze. Bo mają pierwszeństwo, to wchodzą, przecież to żadna różnica. I tutaj mała gwiazdka, o której mówiłem na początku odcinka, że może pojawić się z tym mały problem. I już tłumaczę, o co chodzi z tą gwiazdką, bo sytuacja nie jest taka prosta i ubezpieczyciele mogą to wykorzystywać na swoją korzyść. Już tłumaczę, w jaki sposób. Mamy taką sytuację. Pieszy wtargnął sobie na przejście dla pieszych, bo gra w jakąś grę, kończy tam level, ale kierowca też powinien zachować szczególną ostrożność i go potrącił. Dajmy na to, nic wielkiego się nie stało. Drobne obrażenia ludzkie, jakieś tam wgniecenia na aucie, czyli szkody i materialne, i zdrowotne w tym wszystkim są. Co za tym idzie? W takich sytuacjach tu może nie tyle chodzi o OC, co bardziej ubezpieczenie dodatkowe autokasko. Kierowca będzie błagał pieszego, żeby nie przyznawał się, że miał telefon na przejściu dla pieszych. A to dlatego, że ubezpieczyciel potraktuje to jako współwinę. A jak potraktuje to jako współwinę, to wtedy z automatu kierowca dostanie połowę odszkodowania. Więc tutaj taka mała lampka w tym wszystkim się zapala. Przy okazji zachęcam Was do wejścia w link poniżej, do skorzystania z promocji w Mubi, która cały czas trwa. Z kodem poniżej, z linku Motodoradca, można dostać zniżkę po zakupie ubezpieczenia w wysokości 150 zł. Program partnerski cały czas trwa. Kwota w programie partnerskim, już o tym mówiłem, w jednym z ostatnich materiałów została powiększona, więc też można sobie i na swoim linku referencyjnym zarabiać, więc zachęcam Was do wejścia do linku poniżej.
I tak na samo podsumowanie tego materiału. Liczę, że pojawi się naprawdę dobra i soczysta kampania. Widziałem dwa filmy, które są opublikowane na YouTube, na Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dotyczące zmiany pierwszeństwa pieszych. No, jeden miał dzisiaj 800 wyświetleń, drugi chyba 770. Liczę, że to będzie trochę bardziej rozpropagowane. Liczę, że oprócz tego, że media wzięły to na swój kark, to mimo wszystko więcej będzie o tych zmianach. I ja wiem, że kierowcy powinni być tutaj traktowani, bo musicie uważać i już, bo nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z ich przestrzegania. I mam świadomość, że w Polsce nie jest lekko, jeżeli chodzi o pierwszeństwo dla pieszych. I może kierowców trzeba też trochę w tym winić, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że no mamy takie dzikie, a nie inne przyzwyczajenia i to trzeba reformować, ale też nie w formie radykalnej i też nie takiej jak teraz, że testuje się to po prostu na żywym organizmie. Więcej kampanii, więcej takich prospołecznych działań pokazujących, jak to ma działać, a nie, że zaraz 3-4 czerwca już się o temacie zapomni i niech się dzieje wola nieba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. A póki co żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!